Odcinek ja szósty. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w szóstym odcineczku z serii Gospodarzy na Hektarze. Są dzisiaj ze mną Bartek. Siema. Giusz. Siema. Osa. I Pomorska Mafia. Wieczór. Także dzisiaj tutaj sobie, że tak powiem... Nie zapomniamy. A, jeszcze Mateusz, kurczę, boś mi tutaj umknął. Kierowniku. Także ogólnie działamy sobie dzisiaj tutaj fajnie, pięknie. Ja, jak wiecie, zaczynam tutaj prasować te nasze łączki. Chłopaki tam działają swoje, bo mamy tutaj roboty od groma. Także no, pod ostatnim odcinkiem zostawiliście, że tak powiem, bardzo dużo łapek, bo praktycznie 100 łapeczek. Także widzę ten odcinek z elekcji. Że tak powiem, tutaj chłopaków wam się spodobał. No i sobie dzisiaj tutaj wieczorem teraz nagrywamy. Mamy dzisiaj, co mamy? Czwartek. Także nagrywamy ten odcinek w czwartek. Jutro, jak wiecie, o 16 on wleci. Także no... Powoli sobie tutaj działamy. Na spokojnie, jest co robić, bo naprawdę już nasze krówki tutaj potrzebują, że tak powiem, już właśnie tych balotów, tej siana, trawy. Jeszcze tak, robimy ogólnie to samo, bodajże 150 kibele. Także owijamy sznureczkę ładnie, sipmą Z276. Także no, fajna praska ogólnie. Tutaj za mną zaraz ogólnie przyjedzie Pomorski i będzie te belki na bieżąco tutaj właśnie zbierał. Ale tak widzę, chłopaki, że za dużo tych belek to nie będzie w sumie. Ale to jakby nie patrząc, są jednak trochę większe te belki, nie? To nie są jednak te, że tak powiem, te... Czekajcie, tu nie zbiorę, bo pole nie należy do mnie. Dobra, chyba poszło jakoś. Ogólnie powiem wam, że no dużo nie będzie tych belek, ale nie ma co się tam ukrywać, no... Są to jednak większe pokosy i wiadoma rzecz, że... Czekajcie, jakby tutaj pojechać teraz. Dobra, ja muszę sobie po pokosach przejechać, albo nie, przejadę sobie tu na koniec. Także no, gramy dzisiaj tak w większym składzie trochę może chłopaki by chcieli coś powiedzieć ciekawego dzisiaj. Bardzo fajny dzień dzisiaj jest, cały dzień jest, pada, się. Jest super. Tak, jest super. Pomorski pewnie znowu orał. Tak? Pewnie. No to bym zgadnął, Pomorski orał. No każdy dzisiaj, każdemu jakąś dzionek sobie minął. Także no, no spokojnie, tak, sobie wszystko tutaj fajnie leci czas. Znaleźliśmy chwilę czasu tak większą ekipą, dlatego nagrywamy dla was ten odcinek, jeszcze 10 na godzinę, bo powiem wam, że no ta prasa, no to tak troszkę, powiem, już wiekowa jest i no już nie, to taka babcia bardziej, ona już tak nie umie za bardzo tych belek tutaj zbijać, trzeba jechać powoli, żeby to nadążało wszystko. Komory na full nie mogę napełnić, bo potem jest problem z wypróżnieniem tej belki. No i potem by trzeba było ją szarpać tam z tyłu, bo się wszędzie klinuje i to tak wszystko pogięte w tych gurtach, kurde. Też już to takie wiekowe, ale będzie trzeba coś tutaj pomyśleć nad nowym zakupem, ale to jeszcze tutaj zobaczymy. Ogólnie 60 poszła na sprzedaż. Sprzedaliśmy jeden ciągnik, a kupiliśmy dwa ciągniki. Kupiliśmy ogólnie ciągnik. Sam się dziwię, że taki prestiż, ale Lamborghini ogólnie. Także i tego Fenda. Fend jest to Fend. Kurczę, jak on się nazywał teraz? To nie tam operuje. Farmer 309. Właśnie, musiałem powiedzieć Fantrak, ale nie wiem. Fantrak to całkiem inny ten. Coś swy, tak myślałem. No, także też fajny taki mały ciągniczek ogólnie. U nas tutaj na farmie pomocniczy i, że tak powiem, dużo też będzie tutaj bardzo taki, że tak ujmę, przydatny, bo jak wiecie, takich prac typu właśnie podkosiarki czy tam zgrabianie, bo zgrabiarkę też prawdopodobnie będziemy troszkę większą wymieniać. Mamy dostać ogólnie na to dofinansowanie, no ciągniki wzięte na kredyt, no ale trzeba sobie jakoś naprawdę tutaj radzić. I tak, a ty Pomorski, za ile tutaj wpadniesz na to pole? Jak już zasieje. A ile tam osa? Ten, co ja gadam. Osa. Aha. To ile tam jeszcze?
Witajcie, pojadę sobie tutaj od początku. Także tak jak mówię, odcinek na luzie nagrywany dzisiaj. Mamy już godzinę w sumie 21. Troszkę popyrkaliśmy sobie w inne gierki, no ale troszkę trzeba, że tak powiem, się odchamić, co nie? Wiecznie farming też nie może być. No ale fajnie sobie czas tak minął wieczorem. Pewnie coś jeszcze siądę dzisiaj do mapki, chociaż zobaczymy jak to będzie. Na razie troszkę ciężko, jeśli chodzi o tą mapkę. No coś już tam zacząłem, tak? Jakieś tam drogi już zacząłem kłaść na splank konstruktorze. Jakąś tam część dróg już mam zrobioną. No więc jakoś tam, że tak powiem, ten temat... Osa, ile jeszcze masz? Idzie. No ostatni przejazd robię, zaraz będę. No, także tutaj już powiem ci, trochę będziesz miał latania z tym. Trochę długo, już babcia to owija, no ale no nic nie poradzimy, no to nie jest nowa prasa. Ogólnie my jej nie kupowaliśmy tutaj od początku, ona już jest przechodzona. Nie wiem, tam Pomorski dał na miarę na tą prasę, ale za bardzo nie jestem z niej zadowolony. Ale... Prasuje? No prasuje, ale ona już ledwo zipie, jeszcze pod Proximę, żebym to podpiął, to opie, to już w ogóle ty. To bym nie wiem, czym to musiał targać, żeby tu nie wyrwało niczego w tej prasie, ty. Tu nie ma... dajesz koniem. Radę. Ja, tu nie ma ten dnia, żeby tu awarii nie było. Na razie na całe szczęście idzie, ale ja wiem, jak długo to pójdzie jeszcze. A smarowałeś? Nie kracz. Była, no, tylko tam te dwie kalamitki trzeba będzie wymienić, bo one coś... Nie kracz. One coś już tam nie bardzo chytają ogólnie, no i... I kurde, nie chcę... Żebyś smarować. Nie musiał za chwilę zjeżdżać, nie kracz lepiej. A, tam... To chyba powoli jadę dlatego, bo to mówię, na całej kicie nie ma co z nim jechać. Zara będę 540 na wałku? Co? 540 na wałku? No trochę więcej, no. Co jak? Co? To ty oraz dwa zajedziesz. Ale siano jeszcze jest takie, wiesz, no co ja ci poradzę? Jo! No! I ci nie poradzę na to. Jadę na jak trzeba, no. No co ci zrobię? No nic ci nie poradzę, nie. 6 belek już mam na kolano nią w sumie, ale przynajmniej licznik belek działa. Jedno dobry akurat. Także tak jak widzicie, no tutaj no sprzęt, że tak powiem, nie jest najlepszy na tej naszej farmie, ale w późniejszym czasie będzie to wszystko inwestowane. Jak widzicie, kupiliśmy dwa nowe ciągniki. No ten samej to w sumie jakiś przechodzony też był, ale jeśli chodzi o tego farmera, no to on był faktycznie nowy brany, więc no fajnie. Lamborghini niesamowite. Znaczy no Lamborghini, albo mnie się mylą te marki, to podobne było wszystko i teraz jak było. Ja tam wszystko spamiętam tej. Także ja tutaj jeszcze mam 4 przejazdy ogólnie na tym polu, pojadę sobie jeszcze na te drugie. Ja tych odcinków też dla was nie chcę robić za bardzo długich, no bo no, to tak potem się tego, no nie ma, że tak powiem, no nie każdy lubi takie długie oglądać te odcinki, nie, dlatego wiecie, no. Ty, ona nawet nie chce tego wypluwać za daleko, ta pokrywa mi się chacią baloty. Coś za słabo wykipuje, muszę chyba octem zawsze zrobić. Bo ja tutaj otwieram komorę tą losującą w tej prasie. No, jak chcę zamykać, no to zawsze mi się przyhaczy o tą belę. Będę musiał odjeżdżać za każdym razem teraz. Nie no, coś to ewidentnie już to nie bardzo tutaj. Ta prasa. Mamy już późną godzinę już w sumie, bo tu prawie dochodzi 19. Więc czy tak powiem, kurde, ale ją teraz biłem. 9. A ja mówię we farmingu. Aha, przepraszam. Ja tak, swojej godziny. Muszę trochę odjeżdżać, bo kurde, przyhaczam po tu. Dobra, kita. No, także sobie powoli tutaj mówię, działamy. Dzisiaj bym chciał to... Chciałbym to wszystko poprasować, żeby tu rosa nie naszła, bo wie tak, to teraz jest już późna, że tak powiem, późne lato już u nas tutaj jest i kurczę. No, późna wiosna. Późne lato już, ostatni pokój. Jak lato. Dobra, porubało mi się. Kukurydza dopiero późne lato. A mówiłem, żebyś mnie nie częstował tym twoim trunkiem i teraz mogę. Ach, sorry. No, i teraz mi się... A żeś mówił, że mogłem, bo tylko przez drogę. No, i teraz wydało wszystko. Jeś, przyniósł ten trunek z tych... Kurde, to nie ja, tylko giul. Przyniósł ten trunek z tych ziemniaków i teraz ci... Daję to nie kogoś. Ja. A, to nie ty. Zawsze najlepiej. Najlepiej zawsze zwalić na kogoś innego.
Także tak jak widzicie, no powoli tutaj leci mi dur. Ważne, że odcinki dla was tutaj wpadają. No fajnie, elegancko. Także roboty mamy co nie miara. Chłopaki, może by jeszcze coś powiedzieli. Jakiś ten macie ogólnie tutaj uwagi. Nie, świetnie się pracuje. Bardzo, bardzo dobre płace, bardzo dobra robota. Tak, bardzo dobre. Szef po prostu świetny. Ta. Szef jak marzenie. Ta, w pracy pić można, nie? No, to się liczy. No, to jest najważniejsze, nie? Reszta idzie się napić, a reszta się zrobi już jakoś, nie? No, to zasiałeś już? Co? Aha, bo ty ten musisz, dobra, mi się teraz porąbało. No, także tak widzicie, o kurde, że teraz bym zbił mocno. Ja pierdykam. Osa to tu orej, co? Czekaj, ja tam muszę wyskoczyć, zobaczyć jak to wygląda, bo... No ewidentnie już z nim jest coś nie tak, już z tą prasą. 4000 te belki się robią. O, tak się zestawik prezentuje. Jak widzicie, Zetor Proxima 120, kurczę. Dobra, drzwi zamknąć, bo się kurzy strasznie. Dobrze wysuszone już te siano. Także... Czas najwyższy już się tutaj, że tak powiem, prasować, nie? No bo tu jednak czas goni nas i tak to wygląda u nas. Nie wiem, może byście chcieli jeszcze coś dopowiedzieć a propos tych odcinków, co mamy jeszcze w planach ogólnie zrobić, Bartek, co wygadał. Mamy zrobić plany? No, wiadali mnie. Zapewne nowe nabyty? Nie, to nie o to się rozchodzi. Morski chodzi. O tym, co my mieli dzisiaj robić? Tak, i będziemy to dzisiaj robić. A mianowicie, jeżeli mogę ująć możesz garstkę tajemnicy, będzie prowadzona nowa seria. Dodatkowo. Ile razy będzie w tygodniu? Oprócz tej, ale jeszcze oprócz będzie. Tej, będzie tu. Będzie ile razy będzie w tygodniu, jeszcze nie wiemy. Jeszcze nie wiemy, albo raz, albo dwa, ale to tak maksymalnie dwa razy. No bo jak wiecie, mamy tutaj gospodarzy na hektarze, a jak wiecie, na tej serii bym chciał zrobić tych odcinków, tak? No chociaż te 15-20 odcinków, cały sezon jak zrobimy tutaj w spokojnie, no to będzie super. Zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie ogólnie, ale tak jak mówimy, chcemy zacząć nową serię, że tak powiem, z tego względu, że no przez tą 13, tak? Nie ma do tego modyfikacji żadnych ciekawych. Więc dlatego chcemy po prostu tutaj zacząć coś takiego, jeszcze bardziej uszczuplić tę maszynę do takich naprawdę początkowych, że tak powiem, małych, polskich, bardzo polskie małych. I jeszcze to jest kwestia do dogadania, możecie ogólnie napisać w komentarzu, czy byście widzieli tą serię na dwie gospodarki mniejsze, czyli sąsiadowi by po prostu tutaj zawsze w czymś pomagał, czy chcielibyście to... Tak, czy chcielibyście to, żeby była to na jednej gospodarstwie, trochę większym, ale sprzęty tak czy siak byłyby tam bardzo, że tak powiem, uszczuplone, no małe takie, nie? Więc też możecie właśnie napisać. Ogólnie chłopaki, przydałby się na dzisiejszy odcinek hashtag, bo jak wiecie co odcinek hashtag musi wlecieć. Jakieś propozycje? Hashtag Belka. Było już kiedyś. Jeżeli tak działamy, jak żeś powiedział, później na lato, to może hashtag wiosna, tak nawiązując do pół roku. Tak? No czemu nie? Jeżeli się chłopaki zgadza. No to zrobimy ogólnie hashtag wiosna, jeżeli będzie w komentarzu hashtag wiosna, przypnę do waszego tutaj właśnie komentarza serducho, także musicie obserwować, oglądać, bo to nie zawsze w odpowiednim momencie są. To jest najlepsze, że ja przynajmniej mam tą pewność i wiem ile osób ogólnie napisze zawsze tego hashtaga i kto właśnie go ogląda te odcinki, nie? Nie, bo niektórzy mogą spisać z komentarzy. No też, ale no wiesz jak to jest. Miałem teraz pomysł. No po co żeś podsumował? Kurde, sorry. Tyś to jesteś, nyguj. Ale nie, bo widzisz, ja ich sprawdzam teraz. Bo oni muszą obejrzeć odcinek, żeby wiedzieć, że jest taki pomysł. No, napisze. Już zaraz pod spodem i już dupa, będzie. Co? Już się nie liczy. Tego nie zbieraj, już jedzie tu Halinę zawołać widłami, niech to zbieram. Także z tym tutaj mamy problem trochę.
Chłopaki, dobra, ja usiadę na te drugie akurat. Pomorski, rób ten. Czyń powinność swą. Ja jadę na następne pole wtedy. Dasz sobie radę, nie? Pewnie. Takim sprzętem to możesz ładować, co? No tak. No, także kurczę, jeszcze może tą łąkę mi się uda sprasować, choć wie, jak wiecie, no to tak szybko ogólnie tutaj nie idzie, bo jak mówię, no prasa nie jest jakoś rewelacyjnie nowo, dycha na godzinę to już jest naprawdę taki już max, już, no już więcej nie mogę jej dać, no bo zaraz tutaj siub, ziub, dup i będzie po sprzęcie, nie, a czymś to musimy poprasować tutaj u siebie. Także no nie ma kolorowo. No i tak to wygląda, no co ja wam poradzę, no, sprzęt się mało, jaki się mało, taki trzeba dbać w miarę możliwie. Wiadomo, nieraz się kopnie butem w tą oponę, bo już denerwuje ta prasa. No ale czego człowiek miał się spodziewać po używanej? A Pomorski mówi, bier, bo on tam dobrą szanował, jo, kupili im prasę. Dup. No, jeszcze w ten sam dzień, już była do remontu. 1000 jej na wałku dasz? Jaki 1000? No nie miała 1000 już. Nie, 950 miała. 780 miała. No, i te... Czekajta, bo... Tutaj cimno, że ja nic nie widzę już tutaj pod tymi drzewami. Masakra tutaj jakaś jest. No, a halogeny masz? Ja, Proxima ma nie mieć to? Hop! No się przepaliły. Co ty, to jest też dobry ciągnik, w miarę nowy, no to co ty byś chciał od niego? No, także jadymy zawsze tą dychę. Mówię, ja tych belek nie mogę za bardzo zbijać, bo ona potem ma ciężko już ta prasa. A wiadomo, to jest sznurek, a nie ten, no to też troszkę jednak to bawi. Bo on owinął sobie tą beleczkę. Sznurek też jakiś kiepski, chyba jakiś stary mi sprzedali, bo... No na razie nie ma problemów, ale mi pękał ostatnio też, jak byłem u sąsiada prasować. Nie wiem, albo on jakieś felerne miał, czy co? Gdzieś był. Gdzieś był taki hardcore, żeś na usługi nią pojechał. No. Jest. No powiem ci, ja sam w szoku, ale no jakoś te pieniążki trzeba u nas tutaj. Ja, a w tym się tym bardziej w szoku, jak zobaczył te belki. No a co ty chcesz? Zadowolony był. A przedtem 2 hektary tam u niego, to on musiał małe kostki zbierać. Muszę wyobrać. A tak mu wpadłem tutaj elegancko, taką prasą. No właśnie, taką prasą. Ale dało radę, no, nie ma najgorzej. Ale co z tego, jak u mnie potem się zdupcyło? U niego dobrze pośmigała, a u mnie znowu do naprawy było. A wie tak, u niego się popsuła, to jest ta może gwarancja, że jeszcze by się dołożył do tej naprawy. Znaczy na pewno. A tak, no to dupa, no musiałem sam naprawić. No ale... Ja sam. Ale... Ja też był. Zobaczymy, może na testy, na żniwa coś mamy dostać. Zobaczymy, czy się uda, nie, ogólnie. Także no to pomysł wszystko... jest. No pomysł jest, ale czy ta firma się zgodzi? Nie, no także to trzeba wszystko tutaj brać. Czekaj, ta w czoki muszę wjechać trochę, matko włosko. Ta Proxima to się nacierpi tutaj na tym włosku. Tak, bo ten wałek tutaj normalnie jako trzedziały wali. Tam i osłonę już ten wałek przedziupa upadek, tam już plastik wyżarło. Nie, nowa osłona założona, już czuć, tarta. Szkoda, gana. A tak, tam jest spokój z tą prasą, ja tam prasą muszę się połazbić, bo to nie ma opcji. Dobra. Także mówię, mamy pomysł ogólnie na tą nową serię, tak jak tutaj mówiliśmy. Możecie właśnie tak jak tam wspominaliśmy, że czy chcielibyście, żeby ta seria była ogólnie podzielona na 2 gospodarstwa, takie bardzo bardzo, że tak powiem, stare. No i dopiero byśmy się tam rozwijali z tym, nie? Tylko mówię, to tam odcinków za dużo by nie było na tej serii, ale też żeby coś innego jeszcze na kanał wpadało, nie? No, także moglibyście dać ogólnie znać. Ja akurat sobie tutaj... O, Mateusz, ciśnie, skończyłeś, bo wiesz? Tak. Wszystko. Także ogólnie sobie tutaj jeszcze zdążę przejechać na drugą stronę. Muszę jechać dookoła, bo... Albo nie, w sumie tutaj się przycisnę. Dobra. Tutaj sobie to wyłączymy.
Tutaj sąsiad ma... Poczekaj, zakręgę. Pokażesz nowy nabytek, będę jechał. A, właśnie, pokażę wam nowy nabytek zaraz, jaki tutaj ładnie jedzie, nadciąga. Nie, to już jest stare. Stare, ale jare. Tylko ta, bo jedzie tym sprzętem. Patrz, jak idzie. Szatan. Lamborghini! Pagani! Maserati! Hyundai! O, to jest właśnie to nasze Lambo. Ogólnie używane, kupione, ale dobre, w bardzo dobrym stanie. Jak ci się nim tam pracuje? Komin masz, jak mu zadupisz na obrotach, to i dorównie. Dobra, startuj pan. Ale modeł. Pa, jeszcze Passatem się pcha, tu Turanem, pa. No przydopi, nie, pa. No pa, jeszcze trąbi. Po... A, idź, ja tam nie patrzę w ogóle. Minąłem. Nie sunie się nic na sprzęt. Ej, no ham, jedzie nawet. Widzi, że tu późna godzina, tu człowiek na światłach musi napierdykać. Szkoda gadać. Tak, niektórzy tutaj jeżdżą na tej naszej wsi, to nic na to nie poradzimy ogólnie, no. I tak to tu ogólnie wygląda. Dobra, sobie tutaj gdzieś wjadymy, no. Ogólnie ten lasek, co tutaj mamy, będzie do wykarczowania, no, ale to też na to potrzeba czasu. Zobaczymy, jak to będzie też u nas z czasem, bo na razie... Wszystko przyjdzie czas. Bo tak jak mówię, na razie, no to brak tego czasu na to, na te takie rzeczy. No, łąki jak łąki, no mamy ogólnie 3. Powiem wam, jak na nasze gospodarstwo, no to nie ma ogólnie najgorzej. Nawet, że tak powiem, dobra, jak go tutaj na to nasze gospodarstwo, nie ma najgorzej, no, z tymi polami, nie? No bo maszyny mam już naprawdę już teraz kozackie, no tylko ta prasa jeszcze. Jakby przywieźli nam na usługi, no to naprawdę byłoby fajnie w porządku. To się może udać. Ale no, tak jak mówię, zobaczymy. Tak więc, dobra, to taki odcinek 22-minutowy, myślę, że będzie w porządeczku. Także pamiętajcie, 85 łapeczek i wlatuje kolejny odcinek dla was w poniedziałek, bo ten jest publikowany na piątek, czyli na dzisiaj, kiedy to oglądacie. Więc no, chłopaki, ładnie się tu pożegnajcie. No. Miłego dnia. No, a my tutaj dalej sobie musimy to dokończyć, także nara, trzymajcie się, pamiętajcie o łapce w górę, hej!